Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Dzisiaj siła męska. Zaprosiłem małą drużynę A. Oni wszyscy po kolei, to zespół Felivers. I oni będą ze mną gadać, ja będę gadał z nimi. Będzie trochę o nowych rzeczach, trochę o tym, kim są albo nie są. I w ogóle będzie śmiesznie czy coś. Możemy jechać. Uwaga, zerani jesteście, idziemy. Siemano chłopaki, witam pierwszą siemano, część, siemano, bo to będzie wycieczka na dwie tury. Słuchajcie, w ogóle tak, zanim zapytam tą resztę, co będzie ze mną jeździć, nie? Bo są różne zespoły na świecie, wy jesteście takim zespołem panów pięknych. Pierwsza zasada, albo pierwsze pytanie, zastanawiam się, czy wy jesteście boys bandem, czy nie? Nie, nie jesteśmy boys bandem. To czym się różni boys band od nie boys bandu teraz? Bo znaczy... jest pięciu chłopa, nie? Gracie, śpiewacie. To u mnie w definicji idzie pod boys band. Co mianowicie w takim razie stanowi, że nie jesteście boys bandem? Naszym zdaniem jesteśmy bardziej bandem niż boys bandem, no bo kurde. Bo macie gitary. Boys bandzie, mamy gitarę, ale to też nie o to chodzi. No, raczej bardziej rockowo chcemy jakby w rockową stronę iść. Nie, nie, że stoimy sobie z mikrofonami i śpiewamy, tak? I ktoś wam napisał wszystko i ten... Nie chcę być tak jak One Direction, czyli postrzegane, że dla dziewczynek... Czyli, że tylko młody target, no to być dla wszystkich, nie? Okay. U nas się przede wszystkim dzieje dużo na tej scenie. My odwalamy różne akcje, no właśnie... nie jesteśmy grzecznymi chłopcami, którzy po prostu założą obcisłe rury i będą stać na scenie. No to obcisłe rury założymy. Ale obcisłe rury git, ja wiem, spoko. Wy jesteście faktycznie zespołem, to jest taki trochę... wymierający gatunek wśród ludzi w waszym wieku, bo zazwyczaj są to jakieś dziwne twory. Wy jesteście takim oldschoolowym zespołem, nie? Bo jest wokalista, są gitarki, tylko jesteście mało latami, za którymi latają dziewczyny, bo tak jest, nie ma, nie będziemy o tym dyskutować. Czy wokalista jest, to prawda, że on jest zawsze najważniejszy? No nie, nie, mi się wydaje... Kto u was jest najważniejszy? No inaczej, to nie kto ma, u was jest ma. Najważniejszy? Właśnie chodzi o to, że... U nas chodzi o to, że tak przeważnie może tak jest przyjęte, tak? No. Ale u nas totalnie... W sumie jestem wokalistą też, to ja się wypowiadam. I ej, w ogóle on mówi, że nie jest najważniejszy, a wy nic nie mówicie. To jest w ogóle ta nie sytuacja. Nie, no, Mordo, jesteś najważniejszy, wiesz. Ja jestem... Nie, no, mi się wydaje, że u nas to funkcjonuje tak, że każdy ma po prostu swoją rolę. Tak naprawdę to zespół nie istniałby bez każdego z nas, czy to bez Wojtasa, no czy to jest bez... fundament, to jest po prostu tak, kurczę, no tak, tak każdy ma swoją rolę, tak. No. Bo bez jednej części nie będzie pełnej konstrukcji. Przede wszystkim jesteśmy paczką znajomych, która zna się od dziecka. My nie zostaliśmy stworzeni jakby w celu jakiegoś programu czy coś, my się znamy od dzieciaka. I po prostu to normalnie funkcjonuje. Tak, my na początku wiesz. To w ogóle, wiesz, graliśmy sobie w piwnicy dla fanów po prostu, bo lubimy i tyle. Ale to na tym chyba polega właśnie, no żeby... No tak, ale wiesz, nikt nie wiązał z tym jakby jakiejś nadziei na zasadzie, że po prostu graliśmy... No co wy, ale naprawdę nie spodziewaliście się, że będziecie zespołem, który wydaje płyty, a później nie. W uszczycie nie. Swojej sławy nie. Znajdziecie się w tym wspaniałym nie. Garbusie. No to było coś takiego, że wiadomo, że w sumie... Walczyliśmy płyty, o to, tak, jakoś ale tam. Nie to, że kurde, że napinamy się, że musimy tą płytę zrobić, bo kurde, nie wiem. Nie. I się kłócimy, że musimy płytę zrobić. Nie, no po prostu na chillku, tak, okay. For fun, tak. Bardzo ważną rzecz, którą chciałem również przegadać, to jest wasza nowa produkcja, wyszedł nowy singiel. Świeżo jesteśmy zdecydowanie no. Po premierze. Tak, tak. Było tak, że to pandemiczny jest wynalazek? Jest pandemiczny, tak jak wszystko, co będzie wychodziło nasze, to jest pandemiczne. Bez wątpienia ta pandemia tak nam... No nie to, że pomogła, bo nam trochę przeszkodziła jednak planie te koncertowe i tak dalej. No wiadomo, że teraz nam pod kątem muzycznym, takim artystycznym nam zdecydowanie pomogła, bo mieliśmy... Ale jak wy się komunikowaliście? Był internet grany? Był też internet Czyli na nielegalu spotkania z wzmacaniem? Ze wszystkimi sanitarnymi obostrzeniami. No, tak, 2 metry odstępu, były zawsze w studio. Maseczki, rękawice, tak, było psikanie alkoholem. Dezynfekowany mikrofon, tak. Wiadomo. Wszyscy narzekają, nie? W większości się narzeka. No. Jesteście pierwszym zespołem, który mówi: zajebiście, że była pandemia, zrobiliśmy nową płytę i w ogóle jesteśmy fajniejsi, nie? No. W ogóle to czy ja powinienem w tym moim cierpieniu, którym ja narzekam na ten czas, podziękować trochę, bo dzięki temu to wy coś mieliście. No, dokładnie. Bo to jest wiesz, To nie jest tak, że jakby nie było pandemii, to by nie było no, też zarobić, nie? No ale wiesz, gdy babcia miała wąsy, to była dziadkiem, no nie przewidzimy, co by było, gdyby nie było, nie? Bo to się nie da. Nie należy się cieszyć z tego, co jest tym bardziej w waszym przypadku. Szczególnie, że kończą się te najgorsze obostrzenia, no. Zrobiliśmy trochę krok do przodu, a wy wyjeżdżacie z nową muzą.
Czyli tak naprawdę można się cieszyć, bo tak to mielibyście byłoby zwalanie, że tu obowiązki, tu że nauka, tu że coś tam, dokładnie. Tam nie ma czasu, stren nie ma czasu, tak nie było na coś ciemnić, bo nie oszukujmy się, w 5 osób jest się na pewno ciężko złapać. Wy nadal mieszkacie koło siebie? Nadal tak, ale nadal jest się ciężko spotkać, bo nadal jest, wiesz, no 5 osób musi dostosować swoje wszystkie plany, też to nie jest tak, że my nic nie mamy poza zespołem, chłopaki tam studiują i tak dalej, dzieją się rzeczy poza zespołem. Więc ciężko jest to wszystko zgrać, ale jakoś dajemy radę też, no nie? A co jest najtrudniejsze w piątkę, gdybyście mieli powiedzieć, bo rozkminiałem to, zresztą spytam tej drugiej dwójki, będzie o was gadać na pewno. Co jest najtrudniej zrobić w 5 osób? Podjąć decyzję. Wsiąść do garbusa, tak. To widać po waszej trójce, nie? Dwójka z bagażnika puka w szybkę, tak. Ale jest tak, że każdy utwór jest tak, że każdy ma swoje uwagi, czy już tak po tylu latach, bo już gracie długo, macie coś takiego w sobie, że gdzieś tam jest ta wasza zgodność, czy to jest zawsze, nie, to źle, to dobrze i tak. No nie, to nie jest tak, to znaczy jesteśmy skrajnie niezgodni, w sensie, prawie zawsze się zgadzamy ze sobą, ale jak są jakieś takie drobne, powiedzmy, nie wiem, czy nie zgrzyty, po prostu ktoś ma inne zdanie, no to po prostu rozwiązujemy to. Głosowaniem. A głosujecie nad czymś? Zdarza się wam głosować? Czy papierem z cekami? Argumentujemy, gadamy Boże, razem. Boże, poważni ludzie nie, w ogóle. Serio, centralnie. Siadamy przy okrągłym stole, centralnie mamy super taki jakby układ, że jesteśmy się w stanie ze wszystkim dogadać z chłopakami. No naprawdę? Tak, serio. Pięciu chłopa? Tak, totalnie się nie kłócimy. Nie kłócimy się o głupoty, po prostu jak ktoś ma inne zdanie, to szybko wyjaśniamy. Klapsem brzmi. Dobra, i tym pozytywnym akcentem. I po sprawie. Klapsem brzmi, zmieniam trójeczkę na dwójeczkę. No dobrze. Tak. W takim razie, panowie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Się z wami żegnam, bo to się z wami widziałem jeszcze. Dzięki. Wysiadać, biorę następną ekipę. Czekajcie, mamy płytę ze sobą. Co jest najfajniejsze? Najfajniejsze? No. Na tą chwilę dla mnie by było dobrze. A to prawda, słuchajcie, bo ja rozmawiałem z waszymi kolegami z takiego zespołu Felipe przed chwilą, wyobraźcie sobie. I oni mówią, że wy przez tę pandemię się zgraliście jeszcze bardziej, to prawda? No, mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby siedzieć sobie w studio, próbować, tworzyć muzykę. Jakby to wygląda na to, że was powoli ząb czasu zaczyna zżerać, nie? Byliście takimi panami pięknymi i zaczyna się poważne granie rockowe, 20 lat na karku. O, starość! Łańcuchy, wąs tutaj rośnie trochę. Pierwsze dwa włosy, wiadomo, to się najbardziej pamięta całe życie, nie? No bo wyszedł nowy singiel, to ma być wielkie otwarcie takich nowych rzeczy. Macie jakieś nadzieje z tym związane, z jakimś oczekiwaniem? Na przykład, że teraz wyznaczyliście sobie, dobra, to teraz grami, albo coś. Była gadka o tym w ogóle między wami? No, bardzo się cieszymy w ogóle, że wracamy po takiej przerwie. A co, była taki straszek, że jednak się rozpadnie i że tak? No co ty? Nie, czy tak ludzie pisali. A czy wiesz, w piątkę to jest trochę inaczej, bo jak jesteś sam zespołem, czy tam sam jakimś DJ-em, Egonem, nie? No to sam możesz wrócić albo nie wrócić. Bardzo rzadko się już spotyka pięcioosobowe zespoły, nie? Ja tam najwięcej słucham rapu, tam to nie ma nawet trzyosobowych zespołów, bo się ciężko dogadać. Jaki jest klucz dogadywania się tylu osób? Moim zdaniem najważniejsze to w tym wszystkim jest to, żeby być też jakby... No, przypadkowych ludzi też do zespołu nie weźmiesz i nie stworzysz takiej jakby jedności, takiej zgrania jakby. Mm-hmm. My się poznaliśmy w sumie taki przełom gimnazjum, liceum chyba. Tak dobrze pamiętam. Już nie pamiętam. No. I generalnie razem do szkoły chodziliśmy, najpierw się tak kuplowaliśmy, a dopiero później wyszedł pomysł zespołu. Sami stworzyliśmy tą relację, to nie był jakiś tam twór jakiegoś programu, że przydzielają nam znajomych. Tylko po prostu zaczęliśmy od czegoś, graliśmy sobie w piwnicy, no i mi się wydaje, że po prostu ta więź i to jakby nasze tutaj... nasza relacja się stworzyła naturalnie i dlatego się możemy dogadać po tylu latach i jest jakby bardzo w porządku. A powiedzcie mi, kto jest największą marudą w zespole? Tak? Co? Nie zauważyłeś nawet, tak? No zawsze jest taki, że jest jeden najbardziej marudzący, to już wiemy, że to ty. A kto jest takim największym motywatorem, że zawsze bez względu na to, czy wam się chce, czy nie chce, najbardziej wierzy w ten zespół? Tak, bym powiedział, że Kondzio, bo on jest takim fanatykiem takich filmików motywacyjnych. On to tam dużo czyta, on tam coś zawsze powie, ale zawsze mu ciężko jest to dobrze jakoś tam wyjaśnić, nie? No ale działa to, czy nie? Działa, ale to jest tak fajnie, że my jesteśmy w piątkę i każdy może coś od siebie powiedzieć. Na przykład każdy może mieć też gorszy dzień i nawet może tego Kondzia motywować, bo nie wiem, coś mu nie wyszło dzisiaj i ten jeden musi mu coś powiedzieć. Następny też mu coś powie, że gramy, że robimy. No. I właśnie tu jest właśnie 5 fajnych stron, które zawsze działają na każdego. Tak, każdy każdego napędza, te działania motywuje. No. Kula śniegowa taka z was. No.
jest nowy singiel, nowa muza, będą jakieś, nie wiem, niespodzianki, coś, czego mamy się bać, spodziewać, jakiś tajny, mistyczny plan, że teraz to już, jak wy tak deklarujecie tą zmianę, czy będzie coś hiperfantastycznego z waszej strony? No mamy taki jeden projekt, już od sierpnia. No. Będziemy grać cykl fajnych koncertów. Będzie to na scenie Relax w Warszawie się zaczyna. No. I będziemy grać do fajnego spektaklu z naszymi znajomymi. W sensie, że teatralnie będziecie grać? No, to będzie taki musical, coś w tym stylu. Tak, wow, będzie ale będziecie sztukę, też no. grali w nim, czy tylko gracie jako muza? Jesteśmy tutaj główną muzą. Odpowiadamy za muzykę, robimy aranżacje. Sztos! Śpiewamy nasze piosenki, innych artystów piosenki, covery. Mhm. Więc naprawdę będzie dużo, dużo fajnej muzy i ciekawych spektakl. Kurna, to wy faktycznie nie próżnowaliście. No. Spektakl z graniem na żywo. Widziałem kiedyś taką opcję, nie wiem, czy to się da znieść, ale no, jakby challenge accepted, ja bym to sprawdził. Ale to chyba niezłe, też faktycznie się będziecie rozwijać, no bo to, nie wiem, kiedy ostatnio robiliście muzykę do spektaklu? O, do spektaklu? Nie, nie, no taki żarcik, nie, no bo kto by sobie mógł to powiedzieć w ogóle tak na serio, no. Generalnie jest sporo tych utworów i też każdy trzeba w jakiś sposób przerobić, przekminić, aranżację do tego wymyślić. No i zgrać to wszystko z ludźmi, tak. Bo nie jesteśmy tam sami. A kto wybierał rzeczy do tego spektaklu w ogóle? Czy to wy też siedzieliście w piątkę, było, co robimy? To. Bo ktoś musiał zacząć, jakby ta pierwsza, gdzieś tam kamyczek, który wiesz, poleci, to musiał trafić gdzieś, nie? Gdzieś to się musiało zacząć. No część ludzi jakby tego, co przygotowują scenariusz i te wszystkie rzeczy. Ale wam pomogli, jakby, czyli trochę gracie jakiś taki zarys DJ-a Tonkę, trochę tak. Tak, bo to musi się związać z historią. Okej, okay, dobra, to już tak. Nie chcę wiedzieć więcej. Tak, właśnie, dlatego lepiej przyjść, zobaczyć i pewnie okay. Zaczniecie grać już koncerty tak naprawdę swoje, będzie się pojawiać wasza muza, jeszcze będziecie napierdziały spektakla, czyli przychodzicie po prostu do życia prawdziwych rockmanów, czyli pakujecie rzeczy, pakujecie się w busa i was nie ma. No i dokładnie, gramy i robimy to, co lubimy. Mistrz, a byliście już na takiej trasie, że w ogóle do domu przez 3 miesiące, czy to już się teraz zacznie dopiero? Może nie takiej dokładnej trasie kilkumiesięcznej, ale w wakacje rok temu no, przegraliśmy weekendy naprawdę i to jest super wrażenie, są super wrażenia, niesamowite emocje. A to prawda, że fizycznie to jest dojazd? Nie, tam no, zależy dla kogo. To na lamusów nie trafiło! Lubimy, nam to sprawia przyjemność, super zabawa jest, granie, muzyka, imprezki, no świetnie, naprawdę. Właśnie w czasach tej pandemii w ogóle strasznie tego brakowało, strasznie brakowało wyjazdów, takiej kurde integracji, że możesz wiesz, wyjść w jakieś inne miejsce, tutaj jak w Sopocie graliśmy, to na molo. Do morza skakiwanie. Na Waletę. Krótko, bo będziemy zaraz kończyć. Jest was 5, który ma najwięcej fanek? Wojta z boy. Tak, jest tak, że tak. On tutaj brewki, tutaj. Ale jest to liczone, kto co i jak? Czy się wy wiecie, kto ma najwięcej, kto ma najmniej? Że jak ma pójść się spotkać z fanami, to wypukacie Wojtasa. Mówię, dobra, i tak będą chcieli się z tobą spotkać, czy nie? O, zależy śliski tutaj... temat, no, śliski to temat. To zależy, czy ktoś jest wolny, czy zajęty, no ja to wiesz, nie będę się wypowiadał. No. Okej, okay, dobra. To już są takie sprawy. Ale dzielicie się, rozumiem, jakby co? Fanami ogólnie, żeby nie było. Na drugi śliski temat, dobrze. Widzę temat. No. Dobrze, a więc przejdźmy do statementu. Spotkania z fanami fajne czy nie? Super. Świetnie, to chciałem usłyszeć. No dobra, co mnie, jak sobie przysłucham waszych nowych rzeczy, co jest największym plusem waszej muzyki? Takim, że wyróżnia was, jest czym się pochwalić i że na pewno zatka mnie. Co jest takiego w waszej muzyce akurat? Chcesz się odmłodzić? Dziękuję. Żegnam małolatów, opuszczają pokład. Tyle było tego. Dzięki. Wysiadać. Ci dam odmłodzić zaraz. Ale zostawię tu płytę, no pomoże na pewno. Dobra, już teraz daj, żeby odmładzał. Idź się stąd. A jak tu się zapina ten gaz. Masz za swoje, odmłodziaku. Nie umie! Drodzy państwo, chciałbym zakończyć ten program tym, że on nie umie wysiąść. Zbierać się sam. Znasz angielski? Nie. To patrz. Co jest napisane? Fyry S. I patrz na to. O, ty kurde.